Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Dicey Dungeons. I cóż, dzisiaj wyruszamy na kolejny podbój lochów, ponownie jako wiedźma. I cóż, zobaczmy, czy uda nam się wygrać, bo do tej pory nie za dobrze to wyglądało. I tak, gwoli przypomnienia, ponownie jako normalna wiedźma. Wyzwania dopiero później, jeśli się uda zaliczyć podstawową. A póki co rozpoczynamy. Powitajmy ponownie moją ulubioną, nieprzemijającą porażkę. Oto wiedźma! No, tą nieprzemijającą porażką to miała sporo racji. Więc idziemy. I zobaczmy, dokąd nas zaprowadzi dzisiejsza rozgrywka. Dobra. A nie mamy dwójki, więc powiedzmy, że zrobię tak. 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 Super, trzy kociołki. I to ja lubię, trzy kociołki po prostu, no. Takim tempie na pewno wygramy kiedyś. Gorzej tylko, że dostaniemy zaraz potężne obrażenia. Cztery kociołki potencjalnie, okej. O, super, super, super. Dobra, dobra. Piękne, szkoda tylko, że i tak dostaniemy obrażenia. No ale widzicie, tak. Po prostu standardowo. Nie wychodzi mnie. Mimo to muszę próbować. I nawet nie będę się tutaj bawił. Zarzucam w ten sposób i jest. I okej, ziu, bum, ale jazda. Hej, jeśli wyjdziesz, stąd cały pozdrów ode mnie, panią księżyc. Myślę o nim każdego dnia. Panią księżyc, myślę o nim. Tak będzie po prostu chyba księżyc. No cóż. Zobaczmy, co tu mamy. Szczurchaniec, no. Wezmę oczywiście tylko. Fatalne. Fatalne. Okej, okay, śluzek, wysoka zbrożnia, truciznę. Nic specyficznego, dobra. Tak, tak. Tak, tak. Żeby jak najwięcej obrażeń przerzucić w jednej rundzie. Tak, tak, tak. I tak. I wiem, że mogłem kryształową kulę, ale... A moment szczerze, nie czuję, żeby ta kryształowa kula była do czegokolwiek potrzebna na ten etap. Dobra. Przerzucamy garnki. Chciałem w sumie kociołki. Tak. Maksymalnie mógł dostać ciśnę 7? Dobrze myślę? Tak. Więc przeżyję. Więc nadal kryształową kulę zostawiam na kiedy indziej. Mamy na glucie. W sumie nic. Więc rzucamy kostkami. Dziękuję. Zwycięstwo. Awans 4 HP. I coś jeszcze do tego będzie wyjątkowego? No. Palące światło albo fala dźwiękowa. Szczerze. Palące światło. Wrócimy to na piątkę? Nie, na trójkę nawet zawsze będzie szturchańca. Szczerze powiedziawszy, nie uważam, żeby to był dobry wybór. Dobra. Magiczny pocisk, to już jest dobry akurat wybór. I tak, pianek, czarodziej, driada. Zobaczmy, dokąd nas to wszystko doprowadzi. Okej, pierwsza rzecz, palące światło. Druga rzecz, tutaj rzucamy, czwórka, okej. Tym razem użyję kryształowej kuli, okej, magiczny pocisk, to jest jeszcze lepiej. No, i patrzcie, jak piękny. No, wybaczcie to. Ale tak, i tak zadaliśmy przynajmniej już dużo obrażeń. No, tutaj to nie wlazło, ale trudno się mówi. 2, 4, 1. Znaczy 3, 4, 1 w sumie. Dobra, to tutaj. I trójka, no niestety, to idzie tylko na uszkodzenie. Czwórka na magiczny pocisk. A tutaj rzucamy sobie dwa obrażenia. Wygramy. Z niewielkimi startami oczywiście, ale wygramy. Gorzej tylko, że właśnie jak widać... No w sumie już 11 obrażeń, ale... Poza tym to jest wszystko w porządku, jak widać. Okej, exp, leco. Skrzynka otwarta. Sala luster. Na czwórkę? Nie, no... Dobra, niech będzie na czwórkę w sumie. I tak wątpię, żebym często jej używał. Znając mnie. A tak to może coś się uda, dobra. Piątka na magiczny pocisk, jedynka na...
pociołek i ryzykujemy. Nam nie opłaciło się ryzyko niestety, ale zrobimy jeszcze tak. Okej, dwójka na uszkodzenie. Tak, w sumie można. Szóstka, tak. I tak. To tak, to tak. I trochę zadaliśmy tych obrażeń. Okej, piątka, czyli uniknij następnego ataku. No nie najlepiej, ale z drugiej strony lepsze to niż inne efekty, które mogły się trafić, więc tak. Trójeczka, czy coś innego? Nie, trójką możemy zrobić palące światło. Zdecydowanie nie. Okej, kolejna trójka, no to niestety tak. I jeszcze teraz tak. I jest dobrze. Teraz jeśli chcesz użyć tej kostki, to musisz zatrzymać dwa obrażenia. To prawda sala luster. Co ogólnie na mocno go mógł wspomóc w, powiedzmy, ścieżce, jaką jest bicie nas, ale na szczęście nasze kostki okazały się jeszcze lepsze niż jego wyniki, więc zwycięstwo, więcej życia i ulepszone albo przygotowane miejsce. Oczywiście, że biorę ulepszone. Nie ma nawet do tego wątpliwości. No i teraz tak, tutaj czy mam coś fajnego? Magiczny klucz, ne. Magiczna tarcza, ne. I bandaż, ne. Driada. Po prostu driada, nic zdać, nic ująć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, driada jak zwykle odporna na truciznę, tak. Magiczny pocisk, na ulepszenie od razu. Czy uszkodzenie warto brać, czy lepiej sale luster? W sumie sale luster powinien tutaj wstawić. No cóż. To zrobię takie coś i sale luster tak będę tam trzymał na przemian, że tak nazwę. Dobra, muchołówka, więc niestety się trochę leczy i zaraz da truciznę. Dobra. Tak, tak, i teraz tak. Nawet jeśli na przemian będziemy musieli tak robić, to jest opłacalne moim zdaniem. No, znowu się leczy i jeszcze trucizna. Po prostu super. Okej. Jak to możemy teraz zrobić, żeby jak najlepiej wyszło? Palące światło niestety nie zadziała. Chociaż... Nie, zadziała palące światło. O, palące światło można dowolną kostką aktywować teraz. Dobra. I tak różnicy to nie robi, bo wygraliśmy, ale okej, warto wiedzieć. I teraz, kiedy to już jest zaliczone, to bierzemy tak, tak. I na prawie pełnym życiu idziemy dalej. O, i akurat jeszcze jabłko na start. Jak miło. Dobrze, tutaj będziemy mieli kolejny level up. I tak wezmę jabłko, wolę nie mieć ryzyka śmierci przez brak kilku punktów życia. I okej. Zaczniemy od czegoś takiego, wiem, że to może się wydawać dziwne, ale tak. Ulepszony kociołek ma większą szansę dać nam coś porządnego. Aha. Kosztowa kula, bo nie ma czemu, nie ma na co czekać. Tak. I teraz tak, tak, tak. Halo, dobra, jest, działa. No, jest w miarę okej. Niestety dostaniemy jedno oślepienie, ale nie ma co płakać. Okej, czy to jest jakaś nieparzysta? To przerzucamy po prostu tutaj. Dajmy tutaj. To, dwójka. Okej. A to teraz tak. 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 No i dziękuję, nawet w sumie nie potrzebowaliśmy tego leczenia. Udało się wygrać bezbłędnie, po prostu. Piękna sprawa. Kościany klucz. Obróć wszystkie kostki na... Nie, ignoruj. Nie jest to ciekawe. Jeszcze że powiedziawszy, nawet bym powiedział więcej niż nieciekawe. Otóż słabe. Ale dobra, uszkodzenie, tak. Cztery obrażenia, super. To przerzucamy. Na piątkę, okej, czyli następna runda. Zaczynamy za 8. I okej, o, tutaj oczywiście mamy koleżkę, który będzie rzucał kamieniami. I w sumie mądrze to zrobił, muszę wam przyznać. Trójki wykorzystał właśnie na zadanie 3 obrażeń, a nie jakieś inne rzeczy. Więc tak, dwójkę na uszkodzenie, jedynkę tu, szóstkę tu, no i powoli idziemy ku zwycięstwu. No i miejmy nadzieję, że tak to zostanie w sumie, bo jeśli... A niestety, nie zostanie, to niedługo mogą być problemy. Naprawdę jest bardzo prosta, chciałbym po prostu wreszcie mieć ukończoną wiedźmę chociaż raz. O! Okej. Miły zbieg okoliczności. Po prostu.
nie mógłbym to zakończyć już teraz, ale nie będę marnował kryształowej kuli w takiej sytuacji, kiedy on nie może nas dobić, bo nieważne co by rzucił, tak byśmy nie stracili 19 życia. A my możemy teraz po prostu następnie rzucić kostką, dostaniemy pełne leczenie, no i po prostu przyjemne, łatwe wygranie. I to jest tak, bliźniacza kość albo duplikacja. Bliźniacza kość, podwój wartość. W sumie fajny, tylko max 3. A duplikacja to jest minimum 4. Wezmę i tak duplikację na 6. Wątpię, żebym z niej wiecie wielce korzystał, ale można wziąć. I katastrofa. Czy jest coś, że co bym mógł brać katastrofę w sumie? Nie, nie wydaje mi się, żeby była aż taka przydatna. No dobra. W tym wypadku idziemy teraz na kaktusa. I miejmy nadzieję, że wygramy. Powiecie, chciałbym naprawdę mieć z głowy przynajmniej to podstawową wiedźmę. I teraz. Tak, siostra, nadal wiedźma. Kaktus. Kaktus był groźny. Zdaje obrażenia plus 1 za każdy cierń, dodaj 1 cierń. Nie. Nie był groźny. Zrobimy to tak. Po prostu. I jeszcze na następną rundę może. Chociaż nie, nie. Rzucimy. O i proszę, magiczny pocisk. Gdybym to zrobił w innej kolejności, to byłoby lepiej, ale i tak jest znacznie przyjemniej niż by mogło się wydawać. Teraz niestety 6 obrażeń. Na całe szczęście bez żadnych kolców, więc tylko 6 obrażeń. I teraz 5, 3, 3. Przerzucamy. Okej, kolejna piątka. Po prostu super. Nie możemy użyć w żaden sposób magicznych pocisków ani niczego, więc tak. Przygotuję kolejny magiczny pocisk na przyszłość. A tutaj palące światło. Nie, rzucimy jedno obrażenie tą kosteczką. Te, tam będę szykował jakieś bezużyteczne rzeczy. Już sobie wiem, że ten kociołek powinien pewnie już dawno porzucić, ale aż tak mi żal tego kociołka się robi. Pomyślcie w ten sposób. Ten kociołek może być naprawdę tym, co pozwoli nam wygrać. Przez to, że przerzucimy jakieś złe wartości, więc. No. Ale mniejsza. Wygraliśmy z kaktusem, możemy zjeść jabłko. Będzie dobrze. I teraz tak. Magiczny sztylet zadaje obrażenie wielokrotnego użytku, albo złoty kociołek zadaje jedno obrażenie. Wyrzuć parzystą wartość. Cichaj, siostra. I wiecie co? Biorę. Zamiast szczerze zwykłego kociołka? Czy ja wiem? Pomyślmy. Tutaj potrzebujemy w sumie dowolna, więc to nie ma znaczenia. Tutaj trójka. No więc nie jest aż takie dobre. Ale tak, zawsze coś tu będzie z tego. Sala luster potrzebuje parzysty, jak jest na ulepszone. Tutaj parzysta. A tu mnie nie interesuje. Dobra, żegnaj kociołku. Witaj, złoty kociołku. I czy mamy na start złoty kociołek? Mamy na start złoty kociołek, dobrze. Dobrze, w takiej konfiguracji może nam się nawet jeszcze coś udać. I ogniomistrz, rohatyniec i krystalina. No cóż, zaczynam od rohatyńca. Jak zwykle, który pilnuje wyjścia, będzie na koniec. I teraz jakie mam piękne wartości. Uuu, jest piąteczka, więc fajnie. Trójeczkę przerzucimy na szósteczkę. Co daje duplikację? Tak, co daje duplikację? Co daje duplikację? Wiecie, jak to tam idzie. A tak szczerze, to był dobry wybór. Naprawdę, taki złoty kociołek jest dużo skuteczniejszy i lepszy niż to, co mamy do tej pory. Więc no. Nie będę nawet narzekał, bo to był dobry zakup. Okej, piąteczka. Weźmiemy kolejne. I w sumie nie ma to znaczenia, co zrobimy. Więc... Ile to daje sobie luster? O. Dobra. Teraz tak. Zrobimy. Tak, zrobimy, tak. Tak, i jest dobrze. Ha. Dobra, wiecie co zrobię jeszcze w ten sposób. Co mi szkodzi? Dobra, dawaj jakąś parzystą kostkę? No kolejna sala luster, jak miło. Dobra. Dobra. Dawaj, dawaj rohatyńcu. Pokaż, na co cię stać. Okej, okay, zaczynamy od tego. I teraz tak, czy kolejna sala luster jest potrzebna? Nie. Więc rzucimy tak. Dobra, widać, że gra po prostu chce, żebyśmy dostali tą salę luster. Za dwójkę możemy zrobić chociaż uszkodzenie. Znaczy tak zrobię, bo wiecie już. Nie ma sensu się tego wszystkiego trzymać tak sztywno, więc tak. I jak już mogę zrobić to jeszcze w ten sposób, to salę luster przywrócimy, żeby w następnej rundzie znowu jej użyć. Bo wiecie, no. Chociaż trzeba mieć dużo kostek, to nie tak, że no, tak naprawdę no, te 6 kostek to już wystarczająco, czy tam ile ich mam. Nie, trzeba mieć po prostu ich 20.
Wiecie, podstawowa zasada grania w Dice Dungeons. Miej 20 kostek na każdej postaci. A, dobra. I teraz tak, tak. I GG, pokonany. Żywy czy martwy, nie dbam o to wcale. I tak trafisz na mój talerz. Wszyscy rymują po prostu. Ta siostra, większość wrogów strasznie tutaj rymuje. Dobra, ale teraz mniejsza, zobaczymy co jest w skrzynce. Szczur. Aktywuj truciznę 1, rzuć nową kostką. Ignoruj. Najlepsza decyzja, jaką mogłem zrobić. Zignorować. Po prostu te skrzynki są takie badziewne dzisiaj. Ale dobra, mniejsza. Magiczny pocisk, super. Trójeczkę na palce światło zarzucimy, w sumie czemu nie. Magiczny pocisk za 8, tak. I użyję nawet tego, bo wiecie, wolę nie ryzykować, powiedzmy, jak to się nazywa. Trzymaniem tego wszystkiego non-stop tylko po to, żeby wiecie, potem nagle okazało się, o nie, zginęłem, bo nie używałem mojej kryształowej kuli, miałem za mało kostek i zdążyłem pokonać wroga. Oczywiście, rzuć klątwę. Co innego mogła trafić? Rzuć klątwę, po prostu. Ale mniejsze z tym, co mam tym razem? Szóstka kolejna. Szóstka daje duplikację. Czy potrzebujemy duplikacji? Nie potrzebujemy duplikacji. Dobra, widzimy tak. Tak? Nie. Tak, jeśli już. I tak. Dobra. A tym nie mam co zrobić, to rzucimy. I teraz dawaj, Krystalina. Pokazuj, jakie masz tu piękne moce i w ogóle. Niestety ma nieparzystą kostkę, więc mamy klometwę. Nie lubię klometw, ale niestety. A, super, jeszcze błogosławieństwo. No i uni. Żeby to widzicie, ona dostała uni. Okej. Nie wyszło tak strasznie źle. Teraz tak. Okej, klometwa poszła w idealnym momencie. I teraz tak, 5 obrażeń. Jedna kostka. I na końcu palące światło. Tak, tak. Dziękuję. Jest dobrze. To prawda, jest dobrze, ale nie dobrze, że tak to nazwę. Nie, ale wiecie, ja tu nie będę płakał, nie będę narzekał. Da się żyć z tym wszystkim. No i najważniejsze, że coraz mniej jej tego zostało. O, okej. Dobra. Piękne, piękne. Okej, kociołek, no niestety. O, jeszcze piękna sprawa. Znalazła nam klomotwa na kociołku. Więc tak. Tak. I tak. Krystalina pokonana. Bez najmniejszych problemów. Więc tak. Aby nam to nie uderzyło do głowy zbyt mocno, bo wiecie, jak to się kończy, uderzy nam do głowy to, że jesteśmy silni. I dobra, Inferno. Zadaje obrażenia po palinu. Kostka błyskawica zadaje obrażenia. Porażenie 1. He. Biorę. Zamiast duplikacji, co może być strasznie głupie, ale biorę. Będziemy mogli porażać i blokować ekwipunki. W sensie, no wiecie, o co chodzi. No, udaje się to być dobre. A duplikacji i tak nie używam, więc no... No nie tracę niczego, tak naprawdę. Więc wiecie. Okej, dwie trójki i czwórka. To czwórka oczywiście na salę luster. Robimy tak. I tak. Dobra, to był błąd, bo powinien tą trójką aktywować co innego. Oczywiście, dwie szóstki. Na dzień dobry. Nie czekam. Kryształowa kula. Dziękuję za tą szósteczkę, kryształowa kulo. Dziękuję po prostu. Teraz tak, nie otrzymujemy obrażeń dodatkowych, to będzie zabójstwo dla nas. Tak. Zobaczymy, czy trójkę uda się przeczytać coś lepszego. Czwórkę. Teraz zrobimy nawet tak, wiem, że trochę głupie, ale tak. A tym rzucamy w niego. I teraz ma porażenie 1. To mu w sumie nic nie zmienia. Dobra. Dobra. Teraz jest naprawdę źle. Musimy tego użyć. Jeśli mamy mieć jakąkolwiek nikłą nawet szansę na wygranie. I teraz tak. Co jeszcze można zrobić? Mamy największą szansę z przerzucenia jedynki na szóstkę. Cóż, zabrakło jednej kostki. Siostra, co zdaje jedno obrażenie, on ma 10. A faktycznie jest, jestem lama, 9 tutaj było, nie 8. Brawo, siostra, dzięki, że mnie uświadomiłaś. Dziękuję ci bardzo, po raz pierwszy to ty miałaś rację, a nie ja.
Ale tak, i teraz lepszone miejsce na zaklęcie. Super. Przygotowane miejsce na zaklęcie. Szczerze też super. I dodatkowa kostka. Niepotrzebna. Biorę przygotowane miejsce. I wiem, że większość z was może się zdziwić, ale dlaczego? Proste. Błyskawica. Na start będziemy mogli już porażać wrogów. I wiem, że pewnie są lepsze zastosowania na to, ale to ja tak chcę, to ja tak zrobię. Rozumiecie? Że tak nazwę, kto bogatemu zabroni. Więc no. I co my mamy tym razem? Wilkor, klucz szczurów, śpiewaczka Aurora. Okropne. Okropne, ja wam to mówię. I cóż, zacznijmy od walki ze śpiewaczką. Bo niestety wydaje mi się, że ona jest najgroźniejsza z dostępnych tutaj postaci, więc tak. I zaczynamy w ten sposób. Piątka na magiczny pocisk ulepszony. Rzecz. Powinienem jedynkę przerzucić, nie trójkę. Ale dobra. Tak, tak. I nie poraziłem niestety, ale... No trudno się mówi. Mamy i tak przygotowane porażanie. Okej, okay, kryształowa kula, którą się nie będę przejmował teraz. Teraz nawet nie będę czekał, sala luster, tak. Ja dwójkę już za nie tworzymy. I w sumie wiem, że nie będę używał, ale lepiej użyję. Z tego niestety czuję, że będzie bardzo źle. Okej, okay, magiczny pocisk. I teraz tak. Tutaj trzy, tutaj tak. I walczymy. W szczególności, że w tej rundzie dostaniemy z 12 obrażeń. Więc prawie nam się to aktywowało. Dobra. To teraz kolejne kalkulacje. Czwórka. Nie wiem. Dobra, tak. W ten sposób. Dobra, przeżyjemy to. Przeżyjemy to. To jest najważniejsze. Zależy tylko, wiecie, z resztą. Więc mam nadzieję, że sklep z jakiś miły nam zaoferuje leczenie. Zostało nam 17 z 40 punktów życia. Nawet nie będę czekał. Nawet nie będę czekał, powiem wam szczerze. Musimy ją wyeliminować. I masz jej dowód, siostro. Droga, że była niebezpieczna. Z 40 punktów zostało mi 17. Dobra, ale mniejsza z tym, jest jabłko. Przeżyjemy. Do Aurory. Raz, dwa, szybko. Szybko po prostu. Cicho. Dobra, magiczny pocisk. Nie magiczny pocisk. Sala luster. I przy okazji kryształowa kula. A dobra, dobra. I nie ma co jej na razie porażać, więc sobie tak. I do boju. Powoli, z obrażeniami, ale 5 kostek już w następnej rundzie, więc będzie bezpiecznie. Gorzej tylko, że zdaję te delikatne obrażenia i podpalam kostki. Chociaż to jest dla mnie teraz problemem. Nie szczególnie. To jest tak dwie piątki, więc mogę jedną z lustra aktywować? Nie, nie mogę. Trudno się mówi. W takim wypadku zrobimy to po prostu w taki piękny sposób. I tak. Zostały jej 10. Zostały jej 10. Gorzej tylko, że teraz się wyleczy. Zostali nowe. A, wywołaj porażenie. Byłbym wkurzony, gdyby nie to, że porażenie jest dla nas takie po prostu. Okej. Okay. Proszę, jeszcze prosiło nam najmniej przydatną rzecz, czyli złoty kociołek. Dobra, to teraz tak. Tutaj mamy 6. Potrzebujemy jeszcze 7. Akurat mamy 8, więc wygrana. Bez problemu. Aurora pokonana. Mając życia w sumie niewiele mniej niż po pierwszej walce ze śpiewaczką, ale wiecie, to naturalne. I teraz tak, Wilkor, zobaczymy jak wyjdzie. Potem król szczurów i... Aby nam się to udało. Dobra. Sala luster. Trójkę przerzucamy na czwórkę. Na salę luster, kryształowa kula. Okej. Okay. Magiczny pocisk. A, dobra, w sumie niepotrzebnie tam salę luster stawiałem, mój błąd. Tak, zatrzymujemy w ten sposób i dwójeczką jeszcze zrobimy uszkodzenie tutaj. Żeby móc jak najszybciej go bić, bo wiecie, teraz to tylko tempo obrażeń jest istotne. A mógł zrobić klątwę.
Oczywiście, że jej nie zrobił. Mógł zrobić, ale nie zrobił. Gra po prostu jest wredna. A mniejsza. A dwójeczka tutaj. Jedyneczka tutaj. Czy zrobimy coś lepszego? Nie sądzę, więc to tak, to tak. Porazimy go raz. Miejmy nadzieję, że jakoś to przeżyjemy. I ponownie, mógł zrobić klątwę, ale jej nie zrobił. I niestety coś mi się wydaje, że przegramy z królem szczurów, jeśli nie tutaj nawet. Teraz tak. Nie zadamy 8 obrażeń. Bo nie mamy parzystej. Musiałbym użyć tego. Ale tak. Tutaj mogę zrobić 5 i tak, czyli 8. Tylko to zabierze mi 2 kostki. Może od razu użyj kryształowej kuli. Cicho, siostra, tu myślę na razie, czy bez niej jakoś damy radę. Ale tak, trójka da palące światło, które mogę zadać 5, ale to znowu marnuje 2 kostki. A te jedynki są useless, więc nie będę więcej cebuli ryzykował. Okej. Okej. Daliśmy radę. Gorzej tylko, że król szczurów prawdopodobnie nas dobije. I tutaj powiem szczerze, błyskawica nie będzie dobrym wyborem. Wolę wziąć magiczny pocisk, żeby zawsze te 5 obrażeń móc zadać. Wiecie, teraz musimy tempo. Tempo i tyle. Nie, siostra, nie miałem już liczenia. Nasza jedna nadzieja, być szybszym niż ona, ale niestety. No niestety otrzymamy co najmniej 2 trucizny. Może nawet 3, jeśli będziemy otwarte. A nie, przepraszam, 4 trucizny będzie. 5 trucizny! Tak. Niestety. Ponownie klapa. Ponownie klapa. Możemy zadać ile tutaj? 8. To przerzucić. Na 2 tutaj ponownie. Kolejna 8 i... No tyle, no 12 obrażeń. Niestety. 12 życia. Nieważne co teraz byś zrobi i tak już padamy od trucizny. Było blisko, ale jak zwykle. Musiała gra ostatecznie przyjść, walnąć w twarz i powiedzieć takie nope, nie zrobisz tego. A było już blisko. Słownie ostatni przeciwnik przed bossem. No i patrzcie jeszcze jak na dobicie po prostu specjalnie zarzucił aż 6 trucizn w jedną rundę. Po prostu specjalnie gra to zrobiła, żeby pokazać, ty nie masz szans, nieważne co by się stało, i tak cię pokonam. No i cóż, no co więcej mogę powiedzieć, no nie udało się. Ja smutny, załamany. Nadal nie przylazłem tej pierwszej głupiej wiedźmy. No i cóż. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało. I cóż, następny epizod. Powracamy do wojaka, gdzie będziemy robić gorzej niż klątwa. I ponownie będziemy, wiecie, rotację zwyczajną robić, czyli wojak, kradziok, robot, wynalazca, wiedźma. I cóż, to naprawdę więcej już nie mam co powiedzieć, więc dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w następnym, więc trzymajcie się i hej, hej!